będziemy zaczynać. No cóż, niezależne to od nas, że te pszczoły dzisiaj zaczęły nam wychodzić. Okazało się, że jest bardzo duże gniazdo. I tak troszeczkę w nerwach, ale jest piękna pogoda. Państwo też są, witam wszystkich bardzo serdecznie na festynie w Worońcu. Mam nadzieję, że będziemy się bardzo dobrze bawić. Przepraszam, bo tak jeszcze mi tu gdzieś serce, tak, tu jeździłam po jakieś środki, tu kogoś tam jeszcze, tak. Miało być troszeczkę inaczej, ale zaczęło się jak zaczęło. Mam nadzieję, że dobrze się i bardzo dobrze się skończy. Teraz oddaję głos tutaj Małgosi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, tak jak powiedziała moja pani dyrektor, pani Agnieszka Borodiuk, że będziemy się tutaj wszyscy bardzo dobrze bawić. Witam zespoły, które już dotarły tutaj do nas. Jutrzenka ze Sławacinka, witamy Was bardzo serdecznie. Zespół Marysieńki. Dzisiaj też wystąpi zespół Sitniczanie, ale to troszkę później. No i oczywiście zespół Białynia, który jest też jako współgospodarz i organizator dzisiejszego festynu. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mi było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy rąk. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie pomidorowym sosie. I tresowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest łoń trąbami dwiema i tylko bystrych nie ma. Bierzemy kubeczek, pierwszy odwrót, pierwszy i wracamy zewnętrzną stroną. Już nie trzeba, od drugą stroną trzeba, będzie bezpieczniej. Zaczerpują wody. A slalom gdzie? Yeah.
Gotowi? Start! Dzisiejszy festyn, czy dzisiejszy piknik jest z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury. Pani dyrektor z całym zespołem Gminnego Ośrodka Kultury przygotowała wam dzisiaj szereg atrakcji. Począwszy od konkursów, zespołów, prezentacja kilku zespołów będzie. Po takie zadanie techniczne, straż ze Sfór będzie pokazywać tamten samochód z tyłu za namiotem, cięcie samochodu, czyli wydobywanie ludzi, kiedy ulegną jakiemuś tragicznemu wypadkowi. Drodzy Państwo, ja tutaj byłem kiedyś w Worońcu z delegacją francuską. Kiedyś odwiedziła nas delegacja francuska. Tutaj były rozmowy właśnie na tle tego obiektu. W środku panie przygotowały kolację, tak zwaną polskie bankucheny i nie tylko, różne ciasta. I tak mi dzisiaj się przypomniało, jak tak patrzę na ten obiekt, przypomniało mi się, że wówczas Francuzi, jak spojrzeli na ten zastawiony stół, mówi, a można zrobić zdjęcie? To tylko jest do zdjęcia? Ja mówię, nie, to jest na poczęstunek. Na poczęstunek? Tak to było, tak to dziewczyny zadbały o to. Jest to Olga Dolia-Zawada. Jest to 17-letnia wokalistka, która przyjechała do Lubartowa z Ukrainy, z obszaru, gdzie działania wojenne zaczęły się najszybciej, niestety.
uciekła z Ukrainy wraz ze swoją mamą, młodszym bratem i młodszą siostrą. Na porozie zabyło serdeńko, pokotyły słzy, zabyło serdeńko, pokotyły słzy. Там соловей пощебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе, зоря зійшла, пусти мене, проснеться матінка моя, буде питать, де була я. A ja wolę potańcować tam, gdzie ładne panny.